Słuchacie Państwo Rozgłośni Polskie Radia Białoruś, nas z cykokiem Polaka, Daniel Mikusek, witam serdecznie. Moimi gośćmi w studiu dzisiaj są redaktor Konrad Hartung. Dzień dobry Państwu. Pan redaktor Paweł Jański. Witam. Pan redaktor Piotr Piotrowski. Dzień dobry. I pan redaktor Aleksiej Dzermant. Witam wszystkich. Panowie, prezydent Łukaszenko ostatnio miał spotkanie siatek wywiadowczych krajów wspólnoty państw niepodległych. Ale zanim przejdziemy do tematu, warto byłoby też wspomnieć o sytuacji w Polsce, no i o tym, co się dzieje, bo to jest rzeczywiście była ze sobą ładnie połączone. Zacznijmy może od sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Otóż media ukraińskie ostatnio bardzo mocno piszą o tym, że jeden z Polaków na przejściu dla pieszych potrącił trzech protestujących Ukraińców. Ja spojrzałem dzisiaj w naszą prasę i okazuje się, że tylko gazeta Kresy.pl na ten temat pisze, natomiast nasza prasa jakby na ten temat milczy. No ale to świadczy o tym, że tutaj sytuacja się dosyć mocno zaognia. Ten konflikt polsko-ukraiński nie na poziomie politycznym, ale na poziomie społecznym zaczyna mocno nabrzmiewać. I tutaj zwracam się do redaktora Dzermanta. No miał pan rację. No, ja myślałem podobnie jak pan, ale pan to pierwszy powiedział. Inna sytuacja, też warto o tym wspomnieć. Kilka dni temu poseł Braun użył gaśnicy w polskim Sejmie. Jak sam powiedział, zgasił płomień w Kmesecie na Wiejskiej. Tak to wygląda. No więc ta sytuacja społeczna w Polsce zaczyna dosyć mocno zwracać się politycznie przeciwko władzom. No ale zanim przejdziemy jeszcze do tematu, może panowie chcieliby się jakoś ustosunkować, zwłaszcza do sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. No co, że mówiłem, że kiedy przyjdzie Tusk do władzy, będzie wykonywać wszystkie zadania z Brukseli, a z Brukseli przyszło tylko jedno zadanie, żeby nijakie protesty, strajki na granicy nie przeszkadzali tranzytu z Ukrainy do Unii Europejskiej. I na mój pogląd będzie dzisiaj powiększony nacisk władz warszawskich do protestujących. Będzie robi się różne sposoby, żeby powrócić ten tranzyt. I że to my widzimy, że to idzie, kiedy przewodniczący miasteczek, gmin pogranicznych, że oni zaczynają mówić, że niepotrzebne iść na protest, że niepotrzebne przeszkadzać przesieczeniu granicy i to będzie powiększy się. Co to do Brauna? No, na mój pogląd, ja nie zgadzam się z Braunem, że taki tam Żydzi wszyscy to bzdurniki, to jakiś tam, że tam Hanuka, to potrzebne tam zakazywać to święto, to na pewno niedobre. Ale z innej strony, a czemu tam... Marszałek Hołownia zezwolił na to. Zresztą od 15 lat się to odbywa no, w Sejmie. Pytanie inne. Czemu tylko Hanuka? Polska to państwo chrześcijańskie. Na pewno tam na pierwsze potrzebno świętkować i w Sejmie, i w Senacie, i w Belwederze Boże Narodzenie dzisiaj, a nie Hanuku, a Hanuka to no, na pewno istnieją różne centrum kultury żydowskiej, muzeum odpowiednie. Są. Oczywiście, że są. Na pewno to
miejsce, gdzie to powinno świętkować się. W ogóle religia odrzucana od państwa, oddzielona od państwa polskiego. I do przykładu na Białorusi ni w rządzie, ni tam w parlamencie, w budynkach nic nie świętuje oficjalnie jakiś święt religijnych. Mamy takie więcej cywilne święto jak Nowy Rok, i prezydent robi każdy Nowy Rok taki świąteczny bal, a jeszcze robić taką choinkę świąteczną dla dzieci w Pałacu Republiki. I to wszystko, no, jeszcze razem z religią, z przywódcami religii prawosławnej, katolickiej, wydaje się, premia taka za duchowe odrodzenie na Białorusi różnym osobom, którzy coś domagli się w tym roku i za ten rok będą dały się tam premii i takie będą świąteczne posiedzenie na ten temat. I wszystko, bo religia nie powinna być zintegrowana z państwem z jednej strony, a z innej strony religia nie powinna być odrzucona od społeczeństwa. Oś to bardzo toniusieńką granicę my powinni rozumieć. Jeszcze taka ciekawostka, panowie redaktorzy. Otóż Instytut Gallupa opublikował dane z 14 grudnia, to wtedy, kiedy pan prezydent Putin miał takie rozmowy ze społeczeństwem. Jest coś takiego co roku organizowane w Rosji i okazuje się, że 75% Ukraińców posiadających internet oglądało bezpośrednie rozmowy z Putinem. Później pojawiły się komentarze, no jak to można takie pytania zadawać do Putina? To jak to? To taki tam reżim, że ludzie o wszystko go pytają, poruszają wszystkie problemy i on na te problemy odpowiada. No i też pytali, dlaczego u nas tego nie ma, ale 75% Ukraińców tutaj oglądało Putina, tych, którzy mieli dostęp do internetu. Różni Ukraińcy, zrozumiało, czemu Ukraińcy oglądali Putina, bo w tej preskonferencji opowiadały o stanie specjalnej operacji wojskowej, o perspektywach i rozwoju. To po pierwsze. Po drugie, potrzebne prawdziwie mówić, że Putin to nie Zełenski. Konferencję prasową Zełenskiego na pewno nawet na Ukrainie nie więcej ludzi oglądałoby. Bo to nie świadczy o spadku zaufania do władz Ukrainy? Dzisiaj mnie zdaje się, że Zełenski nastylko mnóstwo razów mówi w internecie, każdy dzień występuje, coś mówi, że to miliony terabajtów pamięci zabrudzony, zaśmierdziony w internecie, bo nic nowego on nie mówi. Jego wystąpienie to wystąpienie takimi sztampami, którzy wszyscy rozumieć, i to zaideologizowane sztampy. I to pokazuje poziom myśli, poziom analityki, poziom polityków na Ukrainie dzisiejszej, tych banderowców czy osób, których banderowcy wykorzystują w swoich zadaniach i wykorzystuje Zachód. Pan redaktor Hartung chciał coś powiedzieć, bardzo proszę. Coś mogę powiedzieć, to że na Białorusi bardzo sobie spokojowo mieszkają obok i katolicy, i prawosławni. Chodzi przede wszystkim o tę zachodnią stronę Białorusi. I często i gęsto można widzieć, jak gdzieś w miejscowości jakieś tam przed rozpoczęciem tej, na skraju tej miejscowości, przy drodze stoją dwa krzyże. No, jeden prawosławny, drugi katolicki.
i nikomu to nie przeszkadza. I mamy dwa święta, Boże Narodzenie katolickie, Boże Narodzenie prawosławne. Nikomu to nie przeszkadza. Spokojnie mieszkają w jednej rodzinie katolicy i prawosławni. Znam taką rodzinę i to nie jedną, gdzie jedna córka wydała się za prawosławnego, druga córka wydała się za katolickiego i oni świętują jedno prawosławne. A trzecia córka za Żyda. No nie wiem, co tam świętują w tym wypadku. Ale Chanukę katolicką czy prawosławną, Chanukę. Że zależy od córki. Ale wiecie co, ma to swoje dobre strony. Dzieci się cieszą. Tyle czasu wolnego, tyle świąt. No tak, właśnie, oczywiście. Słuchajcie panowie, to tak, zacznijmy może od wysłuchania prezydenta Łukaszenki, a później panowie redaktorzy ze strony białoruskiej wyjaśnią, dlaczego spotkał się z szefami wywiadów, o czym rozmawiali i w którym kierunku to idzie, o co chodzi. Zacznijmy panowie. Pozwólcie przywitać was w городе героя Мінске. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka spotkał się z kierownikami delegacji uczestniczących w 19. spotkaniu kierowników Agencji Bezpieczeństwa i Służb Wywiadowczych państw członków WNP. Głowa państwa nazwał to symbolicznym, że w erę wojen i kataklizmów politycznych obecne spotkanie odbywa się na Białorusi. Mimo nacisków politycznych i sankcyjnych ze strony Zachodu, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, w dalszym ciągu budujemy pokojowe, stabilne państwo. Robimy w tym celu wszystko oparte na zasadach sprawiedliwości społecznej. Obecnie zapotrzebowanie na sprawiedliwość jest ogromne w naszych krajach, ale niestety sytuacja wokół nas nie robi się bezpieczniejsza. Napięcie rośnie w różnych regionach planety. Niektóre tłące się konflikty wchodzą w gorącą fazę i wszędzie wybuchają hybrydowe wojny proxy. I nie tylko proxy, powiedział Aleksander Łukaszenka. Prezydent stwierdził także całkowitą degradację szeregu struktur międzynarodowych, od OBWE i Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej po Międzynarodową Organizację Czerwonego Krzyża. Zamienili się w platformę demagogii oraz narzędzia służenia i realizacji interesów globalnych graczy, stwierdził głowa państwa. Doszli do punktu absurdu. Europejski Fundusz Pokoju przeznacza fundusze na wojny na Ukrainie. Świat pogrąża się w chaosie z nieprzewidywalnymi konsekwencjami. Nie da się znaleźć nawet kruchej równowagi. Jestem pewien, że wiecie o tym równie dobrze jak ja. System przeciwwag, równoważony wcześniej wzajemnie uzupełniającymi się porozumieniami, m.in. powstrzymywania nuklearnego, został zniszczony. Całkowicie popieram punkt widzenia pierwszego prezydenta Kazachstanu, Nursultana Nazarbajewa, który niedawno stwierdził, że świat jest bliżej niż kiedykolwiek wojny nuklearnej. W takich warunkach wzrasta rola służb specjalnych, którego najważniejszym zadaniem jest zapewnienie ochrony swoim państwom i obywatelom przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, powiedział głowa państwa. Aleksander Łukaszenka zauważył, że słowa o rosnącej roli nie są banalnym, rutynowym sformułowaniem. Faktem jest, że Departamenty Stanu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych odzwyczaiły się ostatnio nawiązywać kontakty i co najważniejsze, utrzymywać ich nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Służby wywiadowcze wiedzą, jak to robić. Najpoważniejsze napięcie jest od was wymagane, żeby nie stracić tej nici, tego połączenia. Jeżeli się zerwie między wami, nie będzie z kim rozmawiać i komu. Podkreślił, że szczególnie istotna jest skuteczność działań wywiadu zagranicznego w pozyskiwaniu rzetelnych, istotnych, a przede wszystkim prognozowanych informacji, pozwalających przywódcom państw na podejmowanie świadomych decyzji w interesie swoich obywateli. Najważniejsze tutaj jest uprzedzanie naszych przeciwników, niedopuszczenie do realizacji tych scenariuszy, które próbują nam narzucić. Jak mi donoszą, być może macie inne informacje, jednym z głównych zadań wspólnoty wywiadowczej NATO i ich sojuszników jest dezintegracja przestrzeni poradzieckiej. Chcą najpierw wbić klin w nasze wielowiekowe dobrosąsiedzkie stosunki, a potem nastawić nas przeciwko sobie, powiedział białoruski przywódca. A tutaj panowie, najwyraźniej widać, że prezydent Łukasz otrzymał jakieś konkretne informacje, bo z jego słów wynika, że widzi bezpośrednie zagrożenie krajów terrorystycznej organizacji NATO na przestrzeni państw wspólnoty niepodległych państw, ale także w Ukrainie. No i jak widzimy, za chwilę to się zacznie w Polsce, bo do czego zmierzam? Chciałbym tutaj panowie posłużyć się
oświadczeniem pewnego litewskiego urzędnika, już momencik, szukam to sobie, tak. A więc stały przedstawiciel Litwy przy Unii Europejskiej, Arnoldas Pranckevičius, opublikował komunikat, w którym zasugerował, że Węgry powinny zostać wyrzucone ze struktur Unii Europejskiej, ponieważ jego zdaniem, jeśli kraj członkowski nie jest gotowy podzielić solidarności i wzajemnego zaufania europejskiej, jest tylko jedna droga, decyzja, aby ją opuścić. Więc widzimy tutaj, że Stany Zjednoczone, które bezpośrednio kontrolują Litwę, no, starają się już przenieść ten konflikt z Ukrainy, bo ten konflikt w Ukrainie wygasza za chwilę ten reżim upadnie, no i za chwilę trzeba będzie robić kolejne eskalacje, a ostatnim bastionem, jaki tutaj Amerykanie mają, to jest właśnie są kraje nadbałtyckie, Polska, Rumunia i jeszcze Bułgaria. No, tutaj niepotrzebne mieszać wszystko w jeden koszyk, bo no coś przemówił tam jakiś bzdurnik z Litwy. Na Litwie mówią wszystko i kto co chce. Окрім того, що не дають мовити простим обивателям щось прагматичного в обіц Росії. Zaczyna się od mówienia bzdur, panie redaktorze, nie no, wiem, czy pan to ja zauważył. Rozumiem, ale... Zaczyna się w Ukrainie. Ale, od 2014 roku, kiedy banderowcy mówili bzdury, tak, dzisiaj mordują ludzi. Ale że Litwa pokazała, jak gówno ona nastąpiła. I co to jest? To kiedy rozerwała stosunki z Chińskiej Republiki Ludowej. I co? I dzisiaj, że kiedy Tajwan nie przeszedł, nie przyniósł inwestycji, bo dlaczego Tajwaniu dawać pieniądze na Litwę, kiedy jemu potrzebna kupować zbroju w uzbrojenie w Stanach Zjednoczonych? Dlaczego? I co? I Landsbergis, który raniej biłem siebie w piersi i mówił, że oś, oto my powinny walczyć z chińskim imperializmem, dzisiaj mówi, że potrzebno odnowić stosunki z Chinami. No, i to nie ogląda na to, że marzenia i interes Stanów Zjednoczonych inny. To przykład tego, że kiedy uciśnie życie, wtedy powinni nawet Litwini, którzy taki zależny od Stanów Zjednoczonych, powinni krócić w życiu i szukać więcej swego interesu. To pierwsze. Po drugie, prezydent Białorusi w tej sytuacji, w tym spotkaniu mówił przede wszystkim pro sytuację żądania Stanów Zjednoczonych, NATO dezintegrować sytuację. Dezintegrować przestrzeń postradziecką. I dlaczego to robi się? Że strategia Stanów Zjednoczonych oderwać wszystkie kraje poradzieckie od Rosji, zrobić z nich pas antyrosyjskich, rusofobskich państw, żeby zamknąć ten pas i żeby Rosja nie miała poziomu geopolitycznych interesów, żeby było takim prostym państwem regionalnym, które prosto handlowało, robiło handel z Zachodem, surowcami, energią i tyle. Tu się pojawia bardzo mądre pytanie, a na ile są realne te plany, amerykańskie plany? Na ile to jest realne? No, a potrzebne dlatego zanalizować historię.
No i też mogę coś powiedzieć. No, bardzo ciszej, proszę. Ciszej. Nie o historii. Nie, ja prosto chciałem... To redaktor Piotrowski skończy i pan redaktor Zerman. Bardzo proszę. Pokazywać na przykładach. Kiedy rozpadł się Związek Radziecki, w wspólnocie niepodległych państw z 15 państw poradzieckich opanowało się 12. Opowiedziało się. Tak. Opowiedziało się. 12. Była stworzona organizacja umowy wspólnej bezpieki. Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa. Z tej organizacji wyszła Azerbejdżan jeszcze i Gruzja. Moldowa w tę organizację z Turkmenią, nie wchodziły. I z Ukrainą. Jeszcze zmniejszenie. Później w latach zerowych, 2000-tych, co my widziały, że przeszły w części państw rewolucji kolorowej. To Mołdowa, to Gruzja, to Ukraina, to Kyrgyzstan. No, Kyrgyzstan mniej, a w tych państwach on ich przewiedły w inny obóz geopolityczny. I dzisiaj my widzimy, kto przyjechał do Łukaszenki z tych państw. Nie widzimy służb specjalnych Mołdowy, do przykładu. Nie widzimy służb specjalnych Turkmenii. Nie widzimy służb specjalnych Gruzji. Co my widzimy nawet dzisiaj z Armenią, co robi się? To realny wynik tej walki geopolitycznej na przestrzeni postradzieckiej. Słuchajcie państwo rozgłośni Polskie Radia Białoruś na Scych Okiem Polaka. Pan redaktor Piotrowski, proszę bardzo. Oś, no to ja na pewno że wszystko przyjmuję, że zrozumieć jak z tych 15 państw, co zostało się, no gdzieś państw 5, 6 takich jeszcze, czy sojuszniczy dla Rosji, czy neutralni, czy partnerski. Inne państwa w ten czy inny sposób rusofobiczny, do przykładu państwo bałtyckie, reżim banderowski na Ukrainie, reżim prorumuński w Mołdowie. A co robi się dzisiaj w Gruzji? No to jeszcze nie rozumiało co. A w Armenii my widzimy, co robi się. Oś, do przykładu. Pan redaktor Zerman. No tak, zgadzam się, że za ostatnie 30 lat ta ekspansja natowska, jej wynikiem było zmniejszenie sojuszników i związków na naszej przestrzeni. Ale w Mińsku widzieliśmy przedstawicieli ze służb specjalnych 8 krajów. Poradzieckich to Azerbejdżan, Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kyrgyzstan, a Uzbekistan i Rosja, 8 krajów, byli przedstawione na tym spotkaniu służb wywiadowych i służb bezpieczeństwa. Ale to moim zdaniem jest bardzo ważne spotkanie, bo między tymi służbami i ich kierownikami istnieje i będzie nadal ten związek prosty, bezpośredni. I to bardzo ważne. Widzimy, że służby specjalne natowskie, że istnieją, są i koordynują swoją pracę. Istnieje już organizacja pięć glaz, czy jak to się... Oczej. Pięcioro oczy, która koordynuje służby specjalne krajów anglosaskich. Tak. A dlaczego pięcioro oczu? Skąd ta nazwa? Taka ciekawostka. Pięć krajów przedstawiony: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia i jeszcze tam jakiś kraj, piąty. No, przede wszystkim chodzi o
takim jądrze anglosaskim. Ale Australia, Nowa Zelandia to trochę daleko od was. Ale anglosasi. Anglosasi i oni koordynują z Brytyjczykami i Amerykańcami tę działalność. Wspierają, rozumiem, tak? Tak, tak. I przede wszystkim to jest nakierowane przeciwko Rosji i Chin. Oczywiście. Przeciwko Białorusi, rozumiem, także. Tak, bo jesteśmy sojusznikami Rosji i Chin. No i ważne, że bez względu na te działania ostatnich lat, bez względu na destrukcyjne tendencje tutaj na naszej przestrzeni, antyintegracyjne, istnieje ta wspólnota i geopolityczna, i służb specjalnych, wspólnota. I ci ludzie, przedstawiciele tych krajów, się spotkali w Mińsku. To bardzo ważne, bo integracja to nie tylko gospodarka, integracja ekonomiczna, to nie tylko jakieś tam kulturalne wydarzenia wspólne, tak? Bardzo ważna ta wspólnota bezpieczeństwa, która jeszcze się zachowuje w naszej przestrzeni. Oczywiście, że jądrem tej przestrzeni jest Rosja, ale widzimy, że prezydent Łukaszenka, no taki główny, powiedzmy tak, ideolog, głównym ideologiem tej przestrzeni. On mówi o tym, że trzeba zachowywać jedność, mieć bezpośredni związek i oczywiście rozumieć, że celem Zachodu jest zniszczenie tej wspólnoty, zniszczenie jedności, związków, i to jest zagrożeniem bezpieczeństwa dla wszystkich krajów, nie tylko dla Rosji, nie tylko dla Białorusi, ale w ten sam sposób i dla krajów na przykład centralnoazjatyckich, dla Kazachstanu, dla Uzbekistanu, bo no, to tak, u nich trochę inna sytuacja, oni nie są w takiej prostej konfrontacji z Zachodem, ale celem strategicznym Zachodu będzie oczywiście dezintegracja tych państw, na przykład z pomocą Afganistanu, czyli terrorystów islamskich, tak? Bo dla Uzbekistanu to jest główny problem i Kazachstanu też. Oni kontrolują sytuację w swoim państwie, ale jeżeli przyjdą terroryści, ekstremiści muzułmańscy z Afganistanu, czyli innych krajów tak, wspierających terroryzm muzułmański, to będzie wojna. I to jest wielkie zagrożenie. I dlatego... A ci ekstremiści islamscy, islam z Afganistanu, to nie oni przypadkiem wypędzili Amerykanów ostatnio? O, to tam są różne ugrupowania. Jedna na przykład Taliban, ili jedna część Talibanu, no, będzie normalna, ili normalizowana i już nie chce tego działania terrorystycznego. No, budują wspólny pas kolejowy, tak, przez Chiny do Iranu, do Pakistanu. Ale na przykład wiemy, że w Afganistanie są różne, absolutnie różne narodowości, ugrupowania, i u nich mogą być swoje cele, a jeżeli oni będą kupione jeszcze przez Amerykanów, to będą wykonywać ich żądania, tak? I to oczywiście sytuacja taka skomplikowana w tym kraju jest. A chciałbym jeszcze wrócić do bezpieczeństwa, bo tutaj od wielu lat czytam, że w Białorusi odbywają się manewry wojskowe Zapad. I kiedyś czytałem nawet, że w tych manewrach biorą udział jednostki chińskie. Tak. No, a nie chińskie, bo Zachód to raczej takie manewry białorusko-rosyjskie. Ale czytałem, jako, że były jednostki chińskie. Może przy... No jako obserwatorzy, może... Obserwatorzy. Nasza prasa pisała, że brały udział, dlatego może pytam panu szczegółach. Brało udział kiedyś i brało udział jeszcze Serbowie. Serbowie, tak. No, to były różne formaty. Jeden takie manewry Zachód, to raczej białorusko-rosyjski, ale są inne jeszcze manewry innych formatów, gdzie
Są uczestniki z innych krajów, z Chin, z Tadżykistanu, Serbii nawet. Nie, tutaj chciałem podkreślić ten bardziej międzynarodowy format Białorusi w tym momencie. No tak. I do tego zmierzam i dlatego próbuję doprecyzować, bo nasza prasa nie do końca jest ścisła. No. Panowie po prostu wiedzą lepiej, stąd te pytania. No oczywiście tak, mamy tutaj taką wspólnotę bezpieczeństwa międzynarodową. Pan redaktor Hartung, bardzo proszę. My mamy problemy niestety na granicy zachodniej przede wszystkim i na południowej i na zachodnio-północnej. Nie? To znaczy Białoruś jest okrążona z trzech stron. Niestety wśród tych krajów położona, że musi trzymać, jak to się mówi po rosyjsku, ucho ostro. Dlatego osobiście służby bezpieczeństwa muszą czuwać. Ale ja bym jeszcze powiedział, że warto by i państwom, którzy akurat mają przeciw nam złe zamiary, jednak pomyśleć, co oni robią wewnątrz swoich krajów. Przede wszystkim oni wspierali rewolucję godności. I to tak zwana w 2014 roku. Polskie przedstawiciele tam były, i amerykańskie, i niemieckie, nie myśląc o tym, czym to dalej, znaczy może akurat myśleli, że im to się uda i próby, jak to się mówi, rozsadzenia Rosji od środka były podejmowane, widzieliśmy te sankcje różne. Polityków wynajętych od środka, tak, Nawalony tak, tak. I te gwiazdki od sprawy kultury, którzy akurat, no wiecie panowie, patrząc na to, jak ci, co tak byli głaskani przez tych, co stoją przy władzy rosyjskiej i sowieckich czasów, oni ogłaskiwani. I teraz rosyjskich czasów, za czasów rosyjskich obłaskiwani, i forsy im było co niemiara, i sława u nich była taka sama, i zdradzili w jednej chwili. Wiecie panowie, ja teraz przypominam słowie takie nieładne słowa, które powiedział jeszcze Władimir Lenin. I ja bym skierował dla tych, co uciekli i jeszcze stamtąd z zagranicy szczekają. I plują. Oni plują nie tylko na naród, nie tylko na władzę, która akurat dla nich była łaskawa, ale plują i na naród rosyjski. I Władimir Lenin swego czasu powiedział, że inteligencja, ona myśli, że ona jest mózgiem kraju. No. Panie redaktorze. Powiedzmy tak, ona nie jest mózgiem, tylko jest tym, co jest niepotrzebne dla organizmu. To inaczej powiem, panie redaktorze, odnośnie słów Lenina, kiedy Lenin sobie debatował w Szwajcarii z towarzyszami, powiedział, i to odnosi się do tych, którzy to wszystko inspirują, to finansują i tym kierują, że rewolucja powiesi kapitalistów na sznurze, które oni sami sprzedadzą. No na to wygląda. Ale dobra, jeszcze coś. No to wygląda, bo to, co ja bym jeszcze, to co robili w 2014 roku, zakiełkowało 8 lat później, kiedy przez granicę ruszyli do Polski miliony Ukraińców i to, których akurat mózg był wyprany przez banderowskie idee, pomysły. Ja nie rozumiem do dziś dnia tych, co rządzą Polską. Przecież banderowcy to nienawidzą i Polaków, i Żydów. No to ci, co rządzą, niech trochę pomyślą, co oni robią i do czego to doprowadzi.
w 2014 roku i wcześniej zaczynało się od bzdur, bo chodzili bzdurnicy i wygłaszali bzdury. Wszyscy się z tego śmiali. Efekt widzimy dzisiaj. Panowie, Aleksander Łukaszenko wspomniał o degradacji struktur międzynarodowych. Od OBWE poprzez Organizację do Spraw Zakazu Broni Chemicznej, aż po Czerwony Krzyż. Czy panowie mogliby wejść w szczegóły, co go zabolało, o co tutaj chodzi? No tutaj chodzi o tym, że no naprawdę oni nie są organizacjami neutralnymi. Zwłaszcza Czerwony Krzyż. I tak, bo wiemy taką sytuację, że przedstawicielstwo Czerwonego Krzyża tutaj na Białorusi stara się pomagać ludziom z Donbasu. No oczywiście pomagać w swój sposób. Medykamenty, jakaś inna humanitarystyczna pomoc. To jest nic związanego z polityką, czyli jakąś sprawą wojskową, absolutnie. Tylko co jest w funkcjonale Czerwonego Krzyża. No i co? I z góry od tych funkcjonerów międzynarodowych, decydentów, są jakieś takie zarzuty do naszego przedstawicielstwa i nawet jakieś sankcje, ograniczenia. Kampania informacyjna. Możemy wejść w szczegóły dokładnie, jakie sankcje, jakie zarzuty, jakie ograniczenia. Do naszego prezesa Białoruskiego Czerwonego Krzyża, Dmitrija Szewcowa, sankcje personalne. On nie może wyjechać do przykładu, do sztab-kwatery Czerwonego Krzyża. Ograniczone finansowe operacje, ograniczona pomoc z Zachodu do naszego przedstawicielstwa. No to faktycznie izolowana organizacja, chociaż ona jest częścią wspólnoty międzynarodowej. A teraz jest pytanie, jaki powód, co mu zarzucają? Mówił o tym, że on pojechał na Donbas i przywiózł pomoc humanitarną, medykamenty, jakieś tam... Żywność, ubrania. Tak, oczywiście, dla dzieci, dla starych ludzi. No co robi Czerwony Krzyż w różnych krajach? Przywiózł do Białorusi na lekowanie dzieci. Chorych. Zastraszonych z Donbasu. I to jest powód, dla którego Czerwony Krzyż ma problem i pretensje do struktur Czerwonego Krzyża w Białorusi. Że wykradli tych dzieci. Wykradli i coś z nimi strasznego robili. Ja publikowałem kilka razy w Telegramie na swoim kanale materiały, jak dzieci z Donbasu i z Ługańska przyjechały na leczenie do Białorusi i to się wszystko odbyło na koszt białoruskiego rządu. Oczywiście. To białoruski rząd ich tutaj sprowadził, zafundował leczenie w szpitalach, dał ubranie, zakwaterowanie psychologów, żeby te dzieci mogły jakoś dojść do normy. No to i to naprawdę Zachód zabolało? Tak, oczywiście. Oni stwierdzają, że skradli tych dzieci, że siłą wzięli ich i przywieźli do Białorusi. No, rozumiem, że jeszcze Zachód twierdzi, że to są dzieci ukraińskie. Tak. Oni twierdzą, że dzieci ukraińskie, oni muszą... Oni twierdzą, że to te dzieci są własnością państwa ukraińskiego. No. Czy to banderowców na pewno, czy to Zieleńskiego, czy Zieleński powinien mówić, że tych dzieci my nie odprawiamy na lekowanie, haj siedzieć pod bombami, haj tam otrzymać największe największe poczucie tego. Czyli będą wywieziony na Zachód i sprzedane pedofilom. Sprzedane pedofilom, sadystom, na narządy, bo te dzieci przecież się morduje. I to będzie wola banderowców. No ale to są też... Demokratyczna wola. Jaka będzie odpowiadać wartościom Unii Europejskiej. No to panowie, to znowuż wraca tu polskie powiedzenie, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Takie dziecko to kosztowna sprawa, bo i serce kosztuje, i wątroba kosztuje, i nerki kosztuje, szpik kostny kosztuje. Straszne. Już nie mówiąc, że tacy bogaci pedofile jak Clintonowie, którzy przecież też mieli swoją fundację i FBI znalazło przecież w jednej z siedzib tej fundacji martwe dzieci, zakopane szkielety. My nie wiemy, czy ta fundacja daje pieniądze temu Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżu, bo ten Czerwony Krzyż bycem międzynarodowy, on nie międzynarodowy, on zachodni. On anty
ten Czerwony Krzyż antyczłowieczy. On pracuje na zachód kolektywny przeciw wschodu kolektywnego. A co jeszcze za... No to powiedzieliśmy sobie już o Czerwonym Krzyżu. Nie spodziewałem się takich informacji. Byłem pewny, że Czerwony Krzyż raczej jest bardzo neutralny. Natomiast... Już nie. Rozumiem, rozumiem. Słuchajcie Państwo, rozgłośni Polskie Radio Białoruś na styk okiem Polaka. No to zostawmy już ten Czerwony Krzyż, a przejdźmy sobie jeszcze do OBWE i co tutaj prezydent Łukaszenko ma im do zarzucenia. No i też pytanie dodatkowe przy tym punkcie. No co się stało konkretnego, że akurat w tym roku prezydent Łukaszenko złożył taką polityczną deklarację, że te stosunki należy zacieśnić i zintensyfikować. No przecież tego nie było wcześniej. Owszem, oni współpracowali, ale to po raz pierwszy w tym roku powiedział, że to musi być bardzo zintensyfikowane. No dlatego, że widzimy te próby Zachodu atakować wprost i Białoruś, i Rosję, i zniszczyć... Ale te ataki trwają już od kilku lat. Nie, i zlikwidować też ten pas dobrosąsiedztwa, który istnieje między państwami poradzieckimi. I to potrzebuje intensyfikacji no, takiej obrony od tego, bezpieczeństwa. I dlatego prezydent... Ale to ja zadam bardzo wredne pytanie. Tak. A co oni robili do tej pory? No to jest dobre pytanie. A co oni robili do tej pory? No nie wszystkie ci ludzie z innych krajów na przykład, oni to wszystko rozumieli. Bo, ну, якбым так існіла ситуація, що, ну, то проблем Росії, Білорусі перед всім, але не Казахстану чи Узбекистану, а президент Лукашенко мовить, і то тен проблем ваш бенді, і юж єст. A to widać od kilku lat, jak Amerykanie sieją rusofobię w Kazachstanie chociażby. No, buntują, tworzą struktury i to jest dokładnie, panowie, ten sam schemat, jaki Amerykanie robili zawsze. Najpierw wynajduje się głowy, które się finansuje, później te głowy tworzą struktury, a później te struktury przejmują władzę i zaczynają kreować, zaczynają realizować amerykańskie interesy. Korea, Wietnam i pozostałe kraje, nawet nie ma co wymieniać. Amerykanie wywołali kilkadziesiąt konfliktów w całym świecie. A jeżeli chodzi o OBWE, tak. OBWE, to tutaj są takie fakty. No, najpierw te opinie o wyborach w naszych krajach, one nie są neutralne. Jeszcze do ogłoszenia wyników wyborów w OBWE istnieją i jest takie oceny bardzo negatywnie tych wyborów, tych wyników. Chodzi o to, że zarzucają wam fałszowanie wyborów? Czy do tego o fałszowaniu, o tym, że nie, są niedemokratyczni ci wybory. Nie odpowiadają normom europejskim, zachodnim. No to powiedzmy sobie, jakie to są te normy, żeby słuchacze mogli porównać to, czego Zachód od bardzo was żąda. Bardzo ciekawe, że nie ma tego dokumentu, który by napisał, jakie to normy. I jeszcze, czyli nie ma opisanych norm, ale twierdzą, że te normy są naruszane, chociaż nie istnieją na papierze. Tak, i nic, niejaki prezydent Białorusi i nawet przywódca innego państwa, który jest członkiem tego OBWE, nie podpisałem tego dokumentu, bo tego dokumentu nie ma w naturze. I jeszcze jedna rzecz. No to powtórzmy to dla naszych słuchaczy, już oddaję panu głos. Nie ma dokumentu, który określałby normy, natomiast za każdym razem OBWE twierdzi, że te normy są naruszane. Tak. I jeszcze jeden przykład takiej negatywnej dzielności OBWE. Na Donbasie, kiedy ten konflikt był zamrożony, no wcześniej, tak? Там були обсерваторії з ОБВЕ. І що бачили ми? Що практично ці обсерваторії були шпігами західними. І вони не були нейтральними. Вони шпігували і робили все проти однієї сторони. Чи їх опінії, випущені на зовнішні, були тенденційні? Ні. Не тільки. Вони шпігували за військами, за... Чи переказували інформацію? Переказували інформацію до сторони української і західній. Бо то... в терені, де було розграничення між силами Донбасу і ВСУ, там були усталювані камери.
dzięki którym można było oglądać, gdzie roztoszowanie różne siły wojskowe Donbasu. I te kamery transmisowały informację do Kijowa, do jednej strony. I to robiło OBW. Kiedy, obserwatorzy OBW. Tak. Obserwatorzy, tak. I kiedy te fakty były opublikowane, dzisiaj ich wie ludzi w Białorusi, w Rosji, nie ma dowieru do OBW. OBW zdewalwował siebie, zdegradował siebie w oczach swoich członków. I dzisiaj, kiedy potrzebno, a co takie obowiązki? Organizacja bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Wojna na Ukrainie to wynik pracy tej organizacji. To wynik, kiedy ta organizacja okazała się nie organizacją bezpieczeństwa i współpracy w Europie, a organizacji niebezpieczeństwa i wrogości w Europie. No to ja bym chciał tutaj powiedzieć coś dla naszych słuchaczy, ponieważ takie informacje w Polsce są niedostępne. Otóż wrócę do spraw prywatnych. W mojej firmie na przestrzeni lat przepracowało około 800 Ukraińców, więc ja od nich na tej przestrzeni lat wiele rzeczy usłyszałem. Po pierwsze, ukraińska armia, kiedy Ługańsk i Donbas się zbuntował, bo przecież to był bunt cywili, cywile się zbuntowali przeciwko dyktaturze. To przecież ukraińska armia regularnie, żeby ich stłamsić, zdusić, zastraszyć, steroryzować, strzelała po przedszkolach, po żłobkach, po szpitalach, po mieszkaniach, po ulicach. Przecież mieli artylerię dalekonośną i kiedy kijowski reżim zawsze próbował dokonać pacyfikacji tych zbuntowanych obywateli, to wtedy armia rosyjska podchodziła pod granicę i mówiła: tylko spróbujcie. I tutaj nasze media zawsze informowały, że to Rosja jest tym agresorem, bo Rosja chce zaatakować Ukrainę. No to może panowie wyprostujecie te medialne kłamstwa? Może coś dopowiecie więcej niż ja teraz powiedziałem? No, to oczywiście, że z naszej strony to wygląda nie tak. I skąd idzie ta informacja? No na pewno z tych... Ja powiem skąd. Wszystkie polskie media są kontrolowane przez Zachód. Oczywiście. I ich, z tych Ukraińców, którzy poprali mózgi, opowiały wszystko bzduru, bo powróćmy się do historii. Co otrzymało się? 2013 rok, do rzeczy w tym roku 10 lat, jak zaczęło się ten drugi Majdan, ta rewolucja godności, czy tam rewolucja Euromajdan, wszyscy... Euromajdan to się nazywało, tak. I co? Z czego zaczynało się? Z tego, że antyprawniczy, nie w ramkach prawa, zrobił się protest na Majdanie Niezależności. Ten protest w ramach prawa był zakazany. Z następnego dnia zaczęło się wielki protest, zaczęła się walka na ulicach Kijowa. To był zamach stanu. I przeciw tego zamachu stanu występowała południowy wschód Ukrainy. Nie tylko południowy wschód. Centrum także. Paralelno Majdanu w Kijowie był antymajdan, który był rozegnany tymi pseudorewolucjonistami, tymi ludźmi, którzy robili banderowcy zamach stanu. To, panie redaktorze, dalej... ważna informacja. Tacy banderowcy otrzymywali, ich poplecznicy, po 200 hrywien dziennie za to, że uczestniczyli w tym Majdanie. Na Ukrainie wszyscy otrzymują za swój protest pieniądze. My to wiemy. I antymajdan to tak samo powiedzieć. To jest ważne. Otrzymał pieniądze, ale pytanie o innym. Główne pytanie, czemu jednym mogli zachopliwać uzbrojenie, zakupywać. Zachopić.
A zachowywać? Nie, zabrali. Zabrać. A. Zabrać. Uzbrojenie. Odbierano. Odebrano. O, odbierano. Da. Odbierano. Po drugie, były odbierane budynki administracji miejscowych, samorządu. Były odebrane placy. Były poniszczone ludzi. Kiedy zamach stanu zwyciężył, zaczęła się zaczystka społeczeństwa. Ile poległów było w Odesie, w Charkowie, w Zaporożu. A mówimy tutaj o mordach politycznych. Tak, mordach politycznych. Kiedy za żywo było spalono 50 osób. 50 osób w Odesie. W Odesie. 2 maja. Oś. Oto. I oto my powinni jeszcze mówić, że kiedy to zaczęło się w Kijowie, że przemówił, że potrzebno rozstrzeliwać wszystkich, kto przeciw Majdanu. Że Majdan powinien przynosić taką dyktaturę faszystowską i ty powinien mówić, ja za Majdan i nic innego. Kto nie z nami, ten przeciwko nam. To takie popularne hasło swojego czasu. To panowie, podsumujmy sobie jeszcze króciutko zagrożenia terroryzmem i rosnące poparcie dla Zachodu. Czy w ogóle można powiedzieć, że jakieś mamy tutaj prozachodnie nastroje w tym naszym rejonie? W jakim tym? Na Białorusi. Zawsze Białorusi, mamy różne nastroje. No właśnie. Ale czy ono nastroje jest na tyle poważne? Tradycyjne. Na Białorusi prozachodnie nastroje to zależy od czasu, to zależy od... Dzisiaj, współcześnie. No dzisiaj no 15%, no do 20% może być. To prozachodnie nastroje. To część taka liberałów, którzy mieszka w większości swojej w Mińsku i w większych miastach Białorusi, ale głębinny lud, naród Białorusi, to naród antyzachodni. On nie chce Zachodu tutaj. On nie chce, żeby Zachód wtruczał się wewnętrzne sprawy Białorusi. To powiem coś jako Polak, bo jestem tutaj już 7 miesięcy. Wiecie co? Zauważyłem dokładnie to samo. Wiele osób patrzy na Polskę bardzo przychylnie, ale na Polskę i na Polaków. Natomiast zauważam taką sprzeczność, no bo, znaczy nie wiem, to nie jest sprzeczność, natomiast no Polska w tej chwili jest kojarzona jako kraj prozachodni, jako kraj zachodni. I widzę, że dla Polaków tak, czy całkowita życzliwość, natomiast dla Zachodu to jest taka rezerwa, taki głęboki dystans. Tak, bo Zachód niesie wojny, niesie śmierć, nędzę, biedu, hołotu. I czemu my powinni lubić tam Ursulę von der Leyen? Nam ona nie podoba się, ona bzdurnica. Ona tam ginekolog, tak? Ginekolog geopolityczny na pewno. A to w Polsce byśmy to nazwali polityczną hieną. Oś, hiena polityce. I ona nam mówiła, że od istnieje wartości europejskie i Białorusi nie chceć, oni nie chceć, oni powinni ich wykonać. No ja nie wyobrażam sobie, żeby białoruski ojciec zmienił płeć i stał się kobietą. Nie wyobrażam sobie, żeby piękna białoruska żona zmieniła płeć i przykleiła sobie, doszyła sobie penisa. Nie wyobrażam sobie, żeby ich dzieci zrobiły to samo. I to bardzo niepokoi eurobiurokratów. Bo z ich rozumieniem Białorusini powinni chcieć to robić. I kiedy oni nie chcieć, to nie, oni są faszystami. A ja nie bez powodu o tym powiedziałem, ponieważ ostatnio zamieściłem taki materiał z Wielkiej Brytanii, gdzie modelowa promowana, bo to nie jest przecież standard, ale jest tam promowana taka rodzina, medialnie promowana, gdzie ojciec sobie zmienił płeć, matka zmieniła płeć i ich dwoje dzieci, czyli syn stał się córką, córka stała się synem. Nie będę wchodził w szczegóły, fakt faktem. Ja spodziewam się, fakt faktem, że ma to miejsce. Szybko będę taki technologiczny, żeby takie pseudo ludzie stanowili się małpami.
Wie pan co, no pan w tym momencie sprawił, że nie wiem co odpowiedzieć. To może, no, to może przejdźmy do werbowania do powrót do ich naturalnego stanu na pewno. Natury. Tak, do ich natury. Ale wiecie co, to mi przypomina rzeczywiście taki film Walka o ogień, może panowie pamiętają. Rzeczywiście bardzo fantastyczne, ale tam no jednak ta walka o ogień jednak pokazywała człowieka pierwotnego, ale jednak człowieka, a nie wiadomo co. Nie, no jeżeli ci ludzie chcą, no następny krok, zmienić płoć i to zmienić ludzkość. Z ludzkości, z człowieka, z ludzkości przejść do małpowości. Małpowości, a później no to może do no to taki darwinizm bakterii. Trochę. No. Taki trochę darwinizm. Kontradarwinizm. No tak, bo to jednak my ewoluowaliśmy do człowieka, a tutaj będziemy wracać. No to rzeczywiście kontradarwinizm. Tak. Panowie, najemnicy ze strony polskiej, ze strony białoruskiej, ze strony rosyjskiej pojechali do Ukrainy walczyć z nienawistną Rosją, z nienawistną władzą w interesie Zachodu. Ale dużo ich nie pojechało. Jak to oceniacie? Jest to jakieś potężne zagrożenie, czy raczej margines, który za chwilę, który w dużej części wyginął i... A kto stanowi się terrorystem? Nie intelektualistaż? Nie człowiek, który niesie odpowiedzialność za swoje sprawy? A stoi się terrorystem, czy człowiek chory na głowę, czy jakiś niedaleki, gdzie mózg nie pracuje na... powniutka, ile tam na procent, 10 w lepszym stanie. Nie, no 10% to większość ludzi używa w tym momencie, to trochę pan redaktor przesadził. Może 8%? Może 5, może 1. To już zależy od poziomu tego terrorysta. Ale co mówił i przywódca, szef KGB białoruskiego i prezydent Białorusi, co mówiły, że oni gotują dzisiaj prowokacje, akty terrorystyczne przeciw Białorusi, przeciw narodu białoruskiego, bo wybory 28 lutego na Białorusi będzie jedyny dzień głosowania, kiedy my będziemy wybierać i władze miejscowe, i parlament, i wschód, zjazd cały białoruski. I to rozumieć na Zachodzie, na Ukrainie, co chce służby specjalne, że oś pieniądze, o te pieniądze nie daje Zachód. Co powinniśmy zrobić? Wciągnąć w tę walkę jeszcze inne kraje. Białoruś, Mołdowę, może Polsku, może Słowację, może Węgry, żeby do czego? Żeby zaczęła się wielka walka między NATO i Rosją. Co mówić no, na terenach Polski? Tak? Służby specjalne, my wiemy, że nie są niezależni, suwerenni Polski. Oni podnaczali się, tam, podporządkują się służbom zachodnim. Ale 7 ugrupowań dzisiaj na terenach Polski szkaluje się szkoli dla celów terrorystycznych na terenach Białorusi. A czy to nie jest akt słabości Zachodu? No bo jeżeli nie potrafi przekonać społeczeństwa, to musi rozsiać terror, ale ten terror w opinii społecznej, w mentalności społecznej raczej przybierze negatywny obrót, negatywne opinie przeciwko Zachodowi, a nie będzie społeczeństwo, jak w takiej sytuacji społeczeństwo na pewno nie stanie po ich stronie. Z jednej strony to słabość. Bo metody hybrydowe, tam elektoralni, wyborczowi, dzisiaj niemożliwe, bo ty agenci wpływu, takie, którzy występowali raniej jak partie, jak tam NGO, dzisiaj wszyscy zlikwidowani. Ale z innej strony robić taką agresję wojskową armii natowskiej nie chcę. I oni robią taką, chcą zrobić taką agresję hybrydową. Czyli destabilizować sytuację od środka. Destabilizować sytuację.
walczyć przeciw narodu, przeciw stabilności, przeciw psychiki Białorusinów, żeby oni nie poszli na wybory, oni nie głosowali, oni nie oglądały te wybory, żeby zrobić kryzys legitymności. No tak, ale jednym słowem zawsze będzie to miało uzasadnienie aktami terrorystycznymi, gdyby do nich doszło. No więc trudno tutaj winić rząd białoruski, że podkłada bomby w lokalach wyborczych przeciwko swoim obywatelom, żeby nie poszli oni głosować. Oni będą winić w innym stopniu rząd, że on nie zmógł nie ochronił. Ochronić ludzi, że jego polityka zagraniczna przywiała do takich zagrożeń z Zachodu. Dobra, że on panowie. Nie zmógł domówić się z Zachodem, zrobić umowy i współpracować. Ale to jest brak logiki, bo jeżeli Zachód sieje terror, zabija, podkłada bomby, jednocześnie mówi, że wasz rząd was nie ochroni, to co? My terroryści opinie, mamy się stać waszymi opiekunami? Opinia społeczna to nielogiczna. Czyściutko. O, Białoruś jest bardziej logiczna niż u nas. Więcej logiczna, ale nie u wszystkich. A dlatego, żeby zrobić chaos, nie powinni, że wszyscy tam, czy większość nawet mówić. Tam potrzebna pięć, rewolucję robić 1-3% społeczeństwa. I wszystko. Oto oni wszystko rozumieć. No to interesujące. Mam tutaj troszeczkę inne spojrzenie, bo zauważyłem, zwłaszcza ustami pani Cichonałuskiej, pan redaktor może ją nazwać po swojemu, bardzo proszę, więc pani redaktor Cichonałuska, przepraszam, pani samozwańcza prezydent Cichosmocka powiedziała wyraźnie, że z przykrością stwierdzam, ale Białorusini nie są gotowi przyjąć wartości Zachodu i nie są gotowi zbuntować się przeciwko dyktatorowi Łukaszence. To są jej słowa. No to o czym to świadczy? Chaj Cichosmocka zmieni płoć. A to jest ciekawy pomysł. A czy Białoruś by jej sfinansowała przy szycie penisa? Nie, to nie nasze wartości. Chaj to. Ale może warto zrobić wyjątek. Finansuj Stany Zjednoczone. Nie, to nie. Niech to robi. Powinni wydać. Pani von der Leyen. Pani von der Leyen zmieni płoć. Cichosmocka zmieni płoć. I oni pobierą się ślubem. Gdzieś tam w Brukseli. Będą żyć w jednym mieszkaniu. W homoseksualnej męskiej rodzinie. No bo jak obie zmienią płeć, to będzie to homoseksualna rodzina. Rodzina, która będzie takim marzeniem Zachodu. To jeszcze powinni adoptować ukraińskie dzieci z przemytu. Tak, w swojej rodzinie. Straszne. Banderowskie dzieci. Z dzieci nie możemy żartować. Będą panie redaktorze, w tym mieszkaniu maskaliaku na giliaku. To się dzieje przecież. Ja wiem, że to pana oburza, ja wiem, że to jest bolesne, natomiast no to się dzieje, no przecież to jest każdego dnia. Ja pamiętam, jak zamieściłem film z Afryki, gdzie samochód Organizacji Narodów Zjednoczonych przewoził wykradzione dzieci. To przecież ludzie zatrzymali ten samochód, a tych ludzi, kierowców wyszarpali z kabiny, pobili ich, otworzyli tylne drzwi, a tam kilkanaście dzieci było porwanych z Afryki, wywożonych do Stanów Zjednoczonych. To się dzieje od lat. To nie jest tak, że to jest dzisiaj. Jeden z premierów Wielkiej Brytanii z lat 70., kiedy umarł, no nagle się okazało, że wybuchła wokół niego afera pedofilska. No używał małych dzieci. No nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo to jest obrzydliwe. Niemniej jednak to się dzieje. No to jest fakt. I no dobrze, panowie, zostawmy to. Czas nam się skończył. Należy się już pożegnać z naszymi słuchaczami. Słuchaliście państwo rozgłośni Polskie Radia Białoruś, nas cyk Okiem Polaka. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie audycji. Do widzenia, do usłyszenia państwu. Do widzenia państwu. Do widzenia.